Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Witam Państwa po raz kolejny. Jesteśmy w okresie zbliżamy się do okresu Wielkanocnego i pytanie jest też Wielkanocne. Jak spożywając wszystkie wielkanocne przysmaki uniknąć bólu brzucha i wzdęć? No, jest to pewien problem, jest to trudność, dlatego że, jeżeli mamy do dyspozycji zastawiony stół ze smakołykami, których czasami unikamy, na, na, czasami unikamy na co dzień. To nam się do tych Makobyków buzia śmieje i chcemy je spożywać. Często łączymy ze sobą nie te pokarmy, które możemy. No i to może skutkować oczywiście objawami brzuch, bólu brzucha, wzdęć, czasami nawet gorszymi objawami. I proszę Państwa, co zatem zrobić, żeby. Można było jednocześnie zastosować te smakowite potrawy, spożywać te smakowite potrawy i nie, nie rozchorować się w czasie, w czasie świąt. Proszę Państwa, przede wszystkim to tutaj najważniejsze są surowce zielarskie, które mają w sobie gorycze. Gorycze poprawiają proces trawienia, a co za tym idzie, powodują. Powodują to, iż nasz organizm działa na wyższym biegu, nasz przewód pokarmowy jelita działa na wyższym biegu i jakoś sobie radzimy z tymi produktami. Co tutaj za, można zarekomendować? Najbardziej sprawdzone sposoby to preparaty na bazie alkoholu, czyli nalewki ziołowe, które się rozcieńcza. W wodzie, w tam w proporcji zwykle dowolnej, tak jak ktoś tam jest w stanie wypić, i wypija się bądź też przed jedzeniem, do czego Państwa zachęcam. Ale też można taką naleweczkę sobie wypić po, po jedzeniu. Na przykład jest tu taka receptura kropli ziołowych, którą Państwu często rekomenduję w przypadku niestrawności. i Receptura jest na, na ekranie, tam mamy prawda, Boże Drzewko, Krwawnik, Mięte, Dziurawiec, Mniszek, to są takie klasyczne, klasyczne zioła trawienne, które przyspieszają proces trawienia i, które, i po których będziemy się czuć dobrze. No Ale czasami są osoby, które nie tolerują alkoholu i wtedy pozostaje im picie naparów ziołowych. No więc można też zaskomponować taką mieszankę ziołową. Tu przykład takie mieszanki ziołowe i też podobny skład, mniszek, krwawnik, rumianek, mięta, korzeń cykorii, melisa, kminek i drapacz. Ona ma też. W Gorzki smak, możemy sobie ją oczywiście skorygować, ten gorzki smak, używając preparatów, jakichś surowców typu miód, ale generalnie raczej powinno to być gorzkie. No, coś za coś, coś za coś. Ja preferuję alkoholowe, ale oczywiście można też takie, gdy ktoś alkoholu nie może. No, pamiętajmy też, że są dzieci, i dzieci goryczy nie bardzo są, a po drugie alkoholu nie mogą. Zatem to u dzieci. I u dzieci też mamy sposób. Jest taka mieszanka ziołowa, którą stosujemy w przypadku zaburzeń trawienia w różnym aspekcie, jest takie w zasadzie sensie przeciwzdęciowe, ale też jest świetna dla dzieci. I to jest mieszanka ziołowa, o którą chodzi. Rumianek, babka lancetowata, kminek, anyżek koperek i czarnuszka siewna i ona jest dobra smaku. On Naprawdę spróbujcie Państwo, ta mieszanka jest dobra smaku, używamy w Centrum Zielolistwa Wojska Grzegorza, zarówno dla uszczelnienia jelit, jak i też w przypadku niestrawności, w przypadku bólu brzuszka, zwłaszcza u dzieci. Gdy jest to dziecko małe, na przykład nie ma jeszcze roku, to y, y, powinno się tą mieszankę ziołową wrzucić do gorącej wody, do gotującej się wody, doprowadzić do wrzenia i wtedy ten, ten napar, napar dziecko podawać. Tak więc można, można to. Ach, jeszcze jedna sprawa, o której bym zapomniał. Czasami mamy zgagę. Jeżeli to jest zgaga incydentalna, czyli powiedzmy ktoś po zjedzeniu pustego posiłku i tortu ma uczucie zgagi, wystarczy mu zastosować któreś z tych mieszanek trawiennych gorzkich, ale gdy ma ktoś refluks rządkowo przełykowy przewlekły, jest stan zapalny w przełyku, no to wtedy trzeba zacząć od ziół o działaniu przeciwzapalnym i tutaj w skład wchodzi takie zioła jak lukrecja, prawoślas, rumianek, babka lancetowata czy nagiotek. Receptura tego jest na ekranie. Zachęcam Państwa do ziołolecznictwa. Jeżeli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć na temat ziołolecznictwa, to są dwie książki. Pierwsza, ziołolecznictwo ojca Grzegorza, bardzo dobra konkretnymi poradami. I druga, profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem honor napisać z panem profesorem Iwaną Baberem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego GastroBonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.